Hej, czołem. Ostatnio robię materiał na temat tego, że polski żołnierz na granicy, strzegąc granicy polskiej, postrzelił nielegalnego imigranta, Syryjczyka. No i po tym materiale dostałem jeszcze od żołnierzy służących na granicy, dostałem kilka innych informacji, które no też są no patologiczne. Także dzisiaj o kilku informacjach z granicy. Generalnie chodzi o to, że żołnierze nie mogą tak na dobrą sprawę skutecznie bronić tej granicy. Mają związane ręce. A nielegalni imigranci z kolei się z nich śmieją. No i taka sytuacja wydaje mi się, że jest niedopuszczalna, bo nie dość, że ktoś nielegalnie próbuje przekroczyć granicę, jeszcze do tego padają w kierunku polskich żołnierzy wyzwiska, szykany, rzucanie kamieniami. No i jeszcze śmiać się z polskiego munduru? Coś tu jest nie w porządku, także powiedzmy sobie po prostu prawdę o tej granicy i być może ktoś wpłynie na to, że żołnierze na granicy nie będą śmieszni, tylko nie będą się z nich śmiali, tylko będą się ich bali. Bo ci imigranci powinni się bać polskiego żołnierza, polskiego pogranicznika, straży granicznej powinni się bać. I powinni wiedzieć, co się do nich mówi. Jak jest stój, jak jest w tył zwrot, jak jest wypierdzielaj do siebie, to też powinni zrozumieć po polsku. I powinni wykonywać, skoro już przeszli, zostali złapani, powinni wykonywać bez szemrania polecenia polskich żołnierzy, polskich pograniczników, a nie mieć ich głęboko w poważaniu i uciekać. Także polski żołnierz nie powinien być śmieszny, tylko powinien się go bać. Bo jak nie wykonasz polecenia, możesz zarobić kulkę na przykład, albo możesz dostać z kolby w łeb. No tak też może być. Także dobra, lecimy. Kilka informacji od Was, od żołnierzy służących z granicy. Witam Panie Poruczniku, obejrzałem Pana film dotyczący postrzelenia na granicy państwowej. Jestem żołnierzem od 4 lat i jestem na granicy już 1,5 tygodnia w miejscowości X. Oczywiście bez nazwisk, bez miejscowości, bez numerów jednostek, standardowo. Ku mojemu zdziwieniu można oddać strzał alarmowy, a nie ostrzegawczy. Jeżeli zostanie zgłoszony oddany strzał ostrzegawczy, to wzywana jest żandarmeria wojskowa, wiele kwitów do pisania, a tak oddany strzał alarmowy gwarantuje jedną notatkę i temat zamknięty. Jest na to ciche przyzwolenie dowódców. Jeszcze raz może wytłumaczę dla osób, które nie wiedzą, czym tutaj, jak wybrnęli przełożeni odnośnie strzałów ostrzegawczych i alarmowych. Teraz, no tak to wyjaśnili dowódcy, że strzał alarmowy jest oddawany wtedy, kiedy żołnierz na przykład w danym miejscu jest na granicy i zauważył coś niepokojącego, jakieś nielegalne przekroczenie granicy, i żeby szybko i dynamicznie zareagować, to oddaje strzał alarmowy. Ale ten strzał alarmowy nie tyczy się imigrantów, tylko to jest strzał alarmowy, takie wezwanie, zaalarmowanie sąsiednich pododdziałów, że tam trzeba wesprzeć, wysłać jakieś wsparcie, pomóc żołnierzowi, bo coś się dzieje. A z kolei strzał ostrzegawczy to jest na przykład, jak nielegalny imigrant zostanie złapany i mówi się do niego: stój, bo strzelam. Jak nie reaguje, to wtedy strzał ostrzegawczy. Jak nie reaguje, to wtedy na przykład strzał w nogę. Nie? Bo nikt tu nie mówi o zabijaniu. Nie chcemy zabijać, jesteśmy kulturalnym krajem. No chyba, że ktoś nie trafi w nogę i palnie komuś w łeb. No, nie jest powiedziane, że tak nie może być. Wiadomo, to jest broń, to jest stres. Żołnierz celuje w nogę, trafia gdzie indziej. No różnie bywa, nie? Także tutaj ten nielegalny imigrant musi się z tym liczyć, że żołnierz w stresie może celować w nogę, a strzelić na przykład w ramię. Różnie może być, ale to jest fajne, nie? Że wybrnęli z czego, że jak oddajemy strzał ostrzegawczy, no to wtedy żandarmeria, kwitologia, tralala, więc nie oddawajcie strzałów ostrzegawczych, tylko oddawajcie strzały alarmowe. Niech się boją, ale o to chodzi, że się nie boją. I zaraz właśnie o tym, że się właśnie nie boją.
Turyści śmieją się nam w twarz, że nic nie możemy zrobić. Turyści, czyli właśnie ci nielegalni imigranci, tutaj żołnierz tak wesolutko ich nazwał, że nie możemy nic zrobić, bo ci turyści, tak zwani turyści, czyli nielegalni imigranci, oni dobrze wiedzą, że polski żołnierz nie będzie do nich strzelał. Więc oni, przekraczając granicę, nie wykonują poleceń, które im stawia żołnierz, który im stawia Straż Graniczna, tylko od razu uciekają, żeby tylko nie zostać złapanymi i bach w Polskę, nie? I dlatego się śmieją, wiedzą, że nic ich nie spotka, że nikt do nich nie będzie strzelał, że nikt nie użyje wobec nich siły, nie? Także śmieją się. To trzeba zdecydowanie zmienić. A jeszcze tutaj dalej odnośnie skuteczności tych zapór naszych, tego płotu czy nie płotu, muru, jak zwał, tak zwał. Przecinają z cienkiej stali przęsła ręcznie brzeszczotem albo robią podkop. No takie dali nasi kochani rządzący zapory, że z zwykłym brzeszczotem można przeciąć cienką stal i sobie tym sposobem przejść, albo zrobić podkop, co też nie jest tutaj trudne. Jest też trzecia opcja, drabina aluminiowa lub drewniana. Ku mojemu zaskoczeniu Straż Graniczna nie chce drabin drewnianych, tylko aluminiowe, które po przekroczeniu zabierają do auta służbowego w celu zrobienia notatki, a drabina jest dowodem w tej sprawie. No to jest ciekawy wątek tutaj odnośnie tych drabin aluminiowych. Sam widziałem, jak te drabiny wnoszą do garażu na auta służby granicznej w miejscowości X. Miałem patrol mobilny z funkcjonariuszką Straży Granicznej, która jest z okolic. Przyjezdni tego nie biorą, bo się boją i nie czerpią z tego zysku. Tylko miejscowi funkcjonariusze Straży Granicznej. Czyli drabin aluminiowych miejscowi nie biorą, a Straż Graniczna bierze te drabiny jako dowód. Tak zwany, nie? Słuchajcie dalej. Zapytałem się, co się dzieje z telefonami, drabinami, innymi rzeczami po imigrantach. To mi powiedziała, że już nieraz było pite za tak zwane drabinowe. No i dobrze, słuchajcie. Chociaż taki plus tego, że migranci się przedostali, zostawili aluminiowe drabiny, no to rozumiem, że zostały sprzedane albo na złom, albo gdzieś na Eliksie wystawione aluminiowe drabiny. No śmieszne to jest, śmieszne, ale co zrobić z tym? Przechowywać teraz jako dowód rzeczowy w sprawie, że przeszedł, no chłopaki sobie sprzedali, to chyba jest dozwolone, nie? Że sobie gdzieś tam znaleźli drabinę w lesie, no to sobie wzięli, znalezione, nie kradzione. Sprzedali na OLX-ie i sobie za tak zwane drabinowe mogli zrobić imprezę. Okej, nie ma co tam roztrząsać tematu. My jako żołnierze musimy się ochronić przed podpierdzieleniem przez Straż Graniczną do naszych dowódców. Czyli znaczy, że co, że żołnierze nie mogą brać tych drabin. Dobra, niech sobie Straż Graniczna tam bierze. Okej, no bez znaczenia, tutaj akurat to jest bez znaczenia. Teraz informacja taka, że żołnierze od jakiegoś czasu dostają dodatek za służby na granicy. Na granicy 180 zł dziennie. Powiem tak, w końcu normalne, zadowalające pieniądze. Jak dla mnie, ponieważ jeździłem cały rok, nie licząc urlopu, co 2 tygodnie na 2 tygodnie. Czytaj, 2 tygodnie na granicy i 2 tygodnie na jednostce wykonywać zadania służbowe za jedyne niecałe 500 zł. Znaczy dodatku. Wiadomo, że to uposażenie normalnie standardowe jest i kiedyś było tak, że za 2 tygodnie służby na granicy było niecałe 500 zł. Czyli 2 tygodnie na granicy, później żołnierz wrócił. Chyba nadgodzin nie było za tą granicę wtedy. No dobra, bez znaczenia, nie? A no skoro płacili, to nie było nadgodzin, bo w wojsku takie jest, jak ci zapłacą, jakieś ochłapy rzucą, 2 tygodnie na granicy 500, nie? Fajnie. A jakby człowiek był w domu, no to po południu sobie pójdzie, jakąś fuchę zrobi, gdzieś tam sąsiadowi pomaluje drzwi albo położy płytki sąsiadce w łazience i można wtedy więcej sobie dorobić niż te 500 zł za 2 tygodnie. I teraz tak, takie były przelewy za granicę i dużo młodych osób, żołnierzy nie mogło tego wytrzymać i kładły się kwity, a teraz już niektórzy wracają do wojska dla pieniędzy. 2300 zł z podatkiem dodatkowej kasy w miesiącu, to można powiedzieć, że niektórzy ratę kredytu sobie spłacą. Czyli tak, dali 180 zł dziennie, no razy 14 dni, bo 2 tygodnie, to wychodzi tam
chyba no 2300, 2500 jakoś wyjdzie, no bez znaczenia, no około 2300, 2500 dodatku. No to jest rzeczywiście, jest różnica, niektórzy wracają dla pieniędzy i teraz będą pewnie zarzuty tutaj ze strony cywilnej, ze strony cywili, no jak to, co to za żołnierz, przecież nie jesteście tam dla pieniędzy, tylko jesteście tam, żeby bronić ojczyzny, jesteście, macie powołanie, macie jakąś pasję, chcieliście iść do wojska, no tak, wszystko okej, nie, tylko no nie o to chodzi, żeby mieć pasję i powołanie za jakieś śmieszne pieniądze i żeby tracić zdrowie i żeby się tracić kontakt z rodziną, tracić co innego, nie, zainteresowania swoje, tylko żyć swoją pasją i powołaniem typu wojsko. To nie jest powołanie, wiecie. Stanie na granicy, na baczność i czekanie, aż jakiś ciapaty przejdzie i nie daj Boże walnie cię kamieniem albo czymkolwiek. No to, no to nie jest powołanie, tak? To jest też, jakby nie patrzeć, służba, ciężka służba, poświęcenie się i za takie poświęcenie należą się według mnie rozsądne pieniądze. Niektórzy uciekli przez to, bo stwierdzili, że rzeczywiście w cywilu, jak to się mówi, więcej się zarobi i uciekli. No ale jak majster rzucił kasiurą, no to wracają. Czy ja tego generalnie nie potępiam, skoro są normalne pieniądze, no to się służy, a jeżeli komuś się pieniądze nie podobają, za małe, zawsze może zrezygnować, mimo że wojsko jest moją pasją, ale rodzinę wyżywić trzeba, jak to się mówi, nie? No i tutaj dalej czytamy, wiadomo, zdrowie zdrowiem, a w lato upał i kleszcze, a teraz niesprzyjająca pogoda i temperatura. I dochodzimy do kolejnej patologii. Auta już też nie dają rady non-stop jeździć. Stary z lat 80. psują się nagminnie. Najlepsze jest to, że taki star jest na QRF. QRF, co to jest? Quick Reaction Forces, czyli siły szybkiego reagowania, że jak coś tam się dzieje, dostaje ktoś po radiu, że coś się dzieje, że ciapki sobie weszły, no to QRF typu star 266 z lat 80., ponad 40 lat służby. Ale może, ale albo odpali, albo nie odpali, albo dojedzie, albo nie dojedzie, nie? Także to, co widzicie w telewizji, że sobie jeżdżą quadami, że sobie jeżdżą hamerami, jakimiś super pojazdami, no to nie do końca jest prawda. Oczywiście taki sprzęt jest w Wojsku Polskim, ale niestety żołnierze zmagają się z problemami typu, czy na wezwanie dojadą, czy nie dojadą, czy star odpali. Zazwyczaj jest loteria, albo odpali i jedziemy, albo nie odpala i czekamy na hol, bo innych samochodów nie mamy. No w niektórych jednostkach są, a w niektórych nie ma. Tu akurat jest problem taki, że jest star 266. No i jak, panie majster, z tą nowoczesną armią 300-tysięczną na granicę stary z lat 80. dajecie? No niestety dają, a tego w telewizji nie zobaczycie. Zresztą w komentarzu możecie potwierdzić, że tak, u mnie też są stary. Tak, u mnie też i potwierdźcie to, proszę, potwierdźcie w komentarzu. Zamiast komentarza taktycznego napiszcie, tak, u mnie też są, my też jeździmy starami. Albo napiszcie, a my jeździmy quadami, aha, my mamy lepiej, nie? Dobra. Jedyne zabezpieczenie do tej pory w celu przegonienia intruza to gaz pieprzowy. No tak, bo skoro nie mogą strzelać, bo są restrykcje, bo później będą wyciągane jakieś tam, żołnierz będzie ciągany po sądach, bo postrzelił nielegalnego imigranta, no to pozostaje jedynie gaz pieprzowy. No niestety, taką patologię mamy, że żołnierze mają związane ręce, żołnierze będą, nie będzie rozliczany imigrant za nielegalne przekroczenie granicy, tylko będzie rozliczany żołnierz za to, że broni Rzeczpospolitej Polskiej przed bandyckim napadem nielegalnych imigrantów. Bo tak to trzeba ująć. I jeszcze jedna informacja od drugiego żołnierza, która jest tak naprawdę potwierdzeniem tego, co powiedziałem na początku, że żołnierze mają związane ręce, a imigranci się z nich śmieją. Jestem żołnierzem zawodowym w jednostce X od 3 lat. Od 2 lat jeździmy non-stop na granicę. Mam ponad 250 dni spędzonych na granicy. W międzyczasie dobrowolna zasadnicza służba wojskowa i honorówki oczywiście, a taktykę mieliśmy z 15 razy przez te 3 lata, bo nie ma na to czasu, no ale nie o tym dzisiaj. I tak, rzeczywiście, to o czym czasem mówię, że jest duży natłok obowiązków, mimo tego, że się żołnierzy zatrudnia, wielu żołnierzy też doświadczonych rzuca kwitami do cywila, jak to się mówi,
Z tego względu, że jest natłok zajęć. Nie ma na przykład na dobrowolną zasadniczą służbę wojskową osobnych ośrodków szkolenia, tylko jednostka wojskowa X dostaje dobrowolną zasadniczą służbę wojskową do przeszkolenia i muszą nie dość, że robić swoją robotę, nie dość, że szkolić dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, to jeszcze jechać na granicę, jeszcze jakieś honorówki, czyli kompania honorowa, bo coś tam, nie wiem, kogoś tam... Coś tam potrzeba, otwarcie nowej Biedronki jest na przykład, no to na otwarcie nowej Biedronki kompania honorowa. Oczywiście żartowałem z tą Biedronką, ale rzeczywiście te kompanie honorowe gdzieś tam się wystawia, co jest dodatkową rzeczą do zrobienia i tak naprawdę taki żołnierz czasami pracuje na dwóch stanowiskach, czasami na trzech stanowiskach i na pięciu kierunkach. I niektórzy już się po prostu denerwują i między innymi to jest powodem odejścia, bo żołnierze przez to, że działają na kilku kierunkach, nie są nagradzani, a często jest tak, że nawet zostaną ukarani, bo coś źle zrobili. Dobra. Na jednym z ostatnich filmów mówił pan o żołnierzu, który postrzelił ciapka. Aha, z tymi ciapkami o co chodzi, nie? Ciapek to tak w wojsku się po prostu czy tam ciapaty, czy ciapek, to się mówi na tych właśnie muzułmanów, jak się jedzie na misję, czy jak teraz mamy problem na granicy, to ludzie narodowości, wyznania muzułmańskiego, to tak się mówi o nich żartobliwie, czy śmieszno, nieśmieszno. Myślę, że to nie jest jakieś obraźliwe dla ciapka, że jest ciapkiem, no ale kij tam, nie? Mam nadzieję, że nikt z tego tytułu się nie obraża. Ja podejrzewam, że obrażą to się zaraz banda lewicowców się najbardziej obrazi, że na ciapka się mówi ciapek. A ciapek się nie obrazi, jak się na niego powie ciapek. Nie? Czy tam ciapaty. Na co to? Jakieś złe słowo jest? Nie wiem. Chyba nie. Chyba nikt mnie nie pozwie za to zaraz, że jestem jakiś tam, nie wiem, niekulturalny czy coś. Stało się jak się stało. Moim zdaniem dobrze. Może w końcu nie będzie ich tyle szło, bo akcja odbije się echem na świecie. No miejmy nadzieję, że coś się zmieni i żołnierze dostaną właśnie możliwość reagowania stosownie do sytuacji. Czyli w razie W nawet oddania strzału najpierw ostrzegawczego, a później, tak jak mówię, gdzieś tam takiego, który unieruchomi przeciwnika, bo to jest, jakby nie patrzeć, przeciwnik, agresor, intrus, a nie, że biedny tam migrant, biedny migrant, no strasznie biedny, nie? Podczas odpraw na wyjazd na granicę przychodzą smutni panowie ze sztabu i sami mówią do nas, że mamy amunę i broń, ale ostrzegają nas przed konsekwencjami użycia i wykorzystania broni. Czyli na tak zwanych odprawach po prostu smutni panowie ze sztabu, czyli jesteś tam oficerowie, świnie sztabowe tak zwane, przychodzą i mówią: oj, macie tutaj broń, macie amunicję, no ale wiecie, że jak jej użyjecie, to będzie się to wiązało z konsekwencjami. Czyli od razu jest nie wprost odradzanie użycia broni, ale tam pośrednio jest uświadamianie żołnierza, że lepiej nie używać tej broni, lepiej zamknąć oczy, nie widziałem, przeleciał, dobra, przeleciał. Niech idzie w Polskę, nie? Także to wydaje mi się musi się zmienić. Jeżeli chcemy skutecznie chronić granic, no to mur nie wystarczy i żołnierze na granic nie wystarczą. Żołnierze muszą mieć sposobność reagowania stosownie do sytuacji, a nie, że ciapek sobie przeszedł przez granicę, ten do niego krzyczy: stój, kontrola, czy służba wartownicza, czy cokolwiek oni tam krzyczą, tak? Nie reaguje, strzał ostrzegawczy, nie reaguje, spierdziela. No to co trzeba robić? Normalnie po nogach walić, nie? Ja sobie inaczej nie wyobrażam. Taki instruktaż powinien być dla żołnierza udzielony. Słuchaj, żołnierz, zobaczysz podejrzane osoby, które przedarły się przez granicę i biegną, to najpierw do nich krzyczy, żeby się zatrzymali. A ciapków trzeba po prostu powiedzieć im, że idźcie sobie na kurs języka polskiego w Białorusi, tam wykupcie sobie korepetycje, nauczcie się polskiego, to będziecie wiedzieli, co żołnierz do was krzyczy. Bo jak nie zareagujecie, nie będziecie wykonywać poleceń, to będzie strzał ostrzegawczy. Jak dalej nie będziecie wykonywać poleceń, no to dostaniecie serią po nogach. Taki powinien być instruktaż, według mnie, a nie, że instruktaż jest na zasadzie: macie amunicję, macie broń, to się bójcie, bo jak użyjecie, to będą konsekwencje. No to jest normalne. Patologia jakaś. Patologia, naprawdę. Boją się. Czego tu się bać? Bronimy granic, tak? Żołnierze bronią granicy, bronią Polski przed najazdem nielegalnych imigrantów. No. Taka retoryka powinna panować, a nie w TVN-ach oczywiście.
to na pewno ten żołnierz, który postrzelił, to zrobił to specjalnie, to nie był wypadek. Co to za tłumaczenie w ogóle? To nikt nie powinien się z tego tłumaczyć. TVN powinien zrobić materiał na temat tego, dlaczego Syryjczyk, który wylądował w szpitalu, nie ma postawionych zarzutów. Nie pójdzie do sądu, później do paki, albo zostanie odesłany w ООН. Takie powinny być pytania, a nie, że rozkminianie, czy żołnierz przez przypadek postrzelił Syryjczyka, czy specjalnie. A jak specjalnie, to co? To też mu dać medal. Nie wykonywał poleceń, no to dostał to, co chciał. Oczywiście, jeśli coś się odjebie, to jednostka ma swojego prawnika. Odjebie, czyli że rzeczywiście ktoś gdzieś tam coś postrzeli, tak jak teraz miało miejsce, jednostka ma swojego prawnika i będą ogarniać papugę, czyli kto nie wie, co to papuga, papuga to jest oczywiście prawnik jakiś tam, nie? Ale czy naszym zasranym obowiązkiem nie jest strzeżenie granicy i w razie konieczności użycie i wykorzystanie tej broni? No takie pytanie retoryczne, ale no jak widać, nie w tym kraju. Także w tym kraju pisowsko-peowskim trzeba coś zmienić, żeby żołnierz nie bał się użycia broni. Żołnierz jest od tego, żeby, no zresztą składał przysięgę, tak? Bronić wiernie Rzeczpospolitej Polskiej, strzec jej niepodległości i granic, strzeżemy granic. To było w przysiędze. Czyli sama przysięga mówi o tym, że strzeżemy granic Polski, strzelamy do nielegalnych imigrantów. Oczywiście już jako ostateczność to strzelanie. Nie bać się tego, tej ostateczności. A nie, że imigrant będzie rzucał butelkami, kamieniami, śmiał się, pluł i fakolce pokazywał. A później się przedrze przez granicę, żołnierz do niego krzyczy: stój, a on: mam cię w dupie, co mi zrobisz? I biegnie dalej. No, kabaret. Mam nadzieję, że żołnierzowi nie przybiją zaraz nie wiadomo czego za taką akcję i może społeczeństwo się w końcu obudzi, a nie będą żałować biednych ciapków. No miejmy nadzieję właśnie, że społeczeństwo się obudzi. Będziemy o tym mówić, będziemy nagłaśniać to, że ręce mają związane żołnierze, że nie mogą użyć broni, bo inaczej będą konsekwencje. No tak nie może być. A jeszcze a propos strzałów ostrzegawczych. Ciapki mają w nie wyjebane, bo wiedzą, że nie będziemy w nich strzelać i uciekają dalej. Teraz może w końcu będą stać. No właśnie. I dodam, że na każdy wyjazd na granicę mieliśmy broń. I dodam, że nie na każdy wyjazd na granicę mieliśmy broń z amunicją. Broń była na sztukę i brak amuny, przez co w razie konieczności rzucalibyśmy chyba kamieniami. Porażka. Pozdrawiam serdecznie. Rzeczywiście te informacje o tym, że nie zawsze amunicja na granicy była, że czasem trzeba było udawać, że jest i zrobić dobrą minę do złej gry i udawać przed ciapatymi, że rzeczywiście mamy tą amunicję. Nieraz trzeba udawać, a nieraz trzeba wykorzystać. No nic. Napiszcie, co o tym sądzicie. Rzeczywiście po tym, co się stało, że no oczywiście tam dostał ten Syryjczyk to, na co zasłużył. I po tym, co się stało, by trzeba było wyciągnąć konsekwencje, ale nie w stosunku do żołnierza, który strzelał, tylko konsekwencje takie, żeby dać żołnierzom możliwość wykonywania swojej pracy i żeby normalnie mogli służyć. Jeżeli nielegalny imigrant biegnie, nie wykonuje poleceń, strzał ostrzegawczy, nie wykonuje poleceń, pach, strzał po nogach, a później będziemy się zastanawiać, czy on był głuchy, czy głupi. Czy po prostu nie rozumiał polskiego. A jak nie rozumieją polskiego, tak jak mówię, do baćki niech idą na kurs polskiego, niech ich wyślę, będą rozumieć. Takie jest moje zdanie. Napiszcie, co wy o tym myślicie. Dajcie komentarz taktyczny, kropkę taktyczną. Oczywiście łapę w górę. Zachęcam również do wsparcia kanału. Linki do wsparcia kanału macie w opisie. Sklep z koszulkami, bluzami, kurs online, kurs praktyczny. Można się zapisać i postrzelać sobie z amunicji ostrej na strzelnicy pod okiem przeszkolonego instruktora, zarówno z broni krótkiej, długiej, gładkolufowej. No to troszkę tego jest i troszkę działamy w tym zakresie. Słuchajcie, na dzień dzisiejszy to wszystko. Także dzięki. Cześć i czołem.